Odwlekałem to już od bardzo dawna, ale przyszedł w końcu ten czas na to, żeby porozmawiać w końcu z Dave'em o tajemniczej rękawicy. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy dzisiaj oczywiście tradycyjnie, jak to zawsze wieczorem. No dobra, prawie zawsze wieczorem jesteśmy oczywiście na Palionowie. Jak widzicie, jestem na swojej wyspie teraz, ponieważ zaraz będę się wybierał do Palionowa po to, żeby porozmawiać z Dave'em na temat rękawicy, którą on ma, o której doskonale wiem, o której pisaliście też mi w komentarzach. I zobaczymy, co on będzie chciał mi powiedzieć na ten temat, bo wydaje mi się, że dziwne jest to, że w ogóle on przede mną to ukrywał, że jeszcze w ogóle mi tego nie powiedział, mimo że to prawda szef, który powinien od razu powiedzieć mi takie rzeczy, a tu nic nie wiem na ten temat, więc pogadamy dzisiaj z nim, zobaczymy, co on ma do powiedzenia w tym temacie i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim jednak tam, prawda, się przejdziemy, przepłyniemy w sumie dokładnie, ponieważ tam mam gdzieś łódkę, tam gdzieś moja łódka dryfuje na morzu, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z Palionowa właśnie, prawda, takich superąskich jak dzisiejszy. 3000 łapek w górę i wlatuje, prawda, kolejny odcinek jutro wieczorem z Palionowa, a rano jakieś inne odcineczki, więc pamiętajcie o tym, że tu są odcinki dwa razy dziennie, ponieważ rano o godzinie 10, wieczorem o godzinie 19:19, teraz przez cały grudzień. Póki co idzie nam to w miarę okej, w sensie bywało ciężko, ale jest lepiej. Jest lepiej teraz w końcu, jakoś mi się tak łatwiej to nagrywa, w sensie nie chce mi się, znaczy inaczej, może nie, że mi się nie chce, nie mam już sił troszkę, ale mimo wszystko jakoś lecimy i mam nadzieję, że te siły jakoś odzyskam. I wasze łapki w górę mi w tym pomogą na 100%. No a dodatkowo możecie wbić też na Szczypson Plus, a tam, prawda, są codziennie odcinki o godzinie 14, więc zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, lecimy od razu na tą łódkę, ponieważ musimy się przedostać tam do Davesona na ten. Ja mógłbym pojechać... O kurczę, przeleciałem. Mógłbym pojechać tą kolejką podwodną, ale uznałem, że... Ta kolejka podwodna, w sumie podziemna, to metro, tak by to można było nazwać, jest już takie, nie wiem, trochę nudne, w sensie tam tak bardzo długo... O, tam ta wyspa Venoma w ogóle, to jest ciekawa sytuacja, bo to temat ucichł jakoś i to też jest ciekawe, ponieważ też słyszałem, że w ogóle Venom wyszedł z Dave'a, więc o tym też będzie trzeba z nim porozmawiać, bo to jest mega ciekawa sytuacja, co tu się dzieje. No, ale dlaczego płynę łódką, a nie tym podziemnym? No, bo tam tak nudno, tam tak wsiadasz w ten wagonik i tak jedziesz. Nie ma nic wokół ciebie, tylko ściany i ewentualnie trochę, nie wiem, andezytu, jakiegoś diorytu i od święta trafi się węgiel. No i to jest wszystko, więc tutaj mamy o wiele więcej rzeczy do podziwienia. Jakiś dom, prawda, do podziwiania, mamy no, nawet tą wyspę Venoma. No wszystko, więc dlatego lepiej chyba jest tą łódką po prostu. A nawet mam wrażenie, że to jest szybciej, ponieważ tutaj dopływam sobie do brzegu, a resztę już przechodzę flakiem, który jest chyba o wiele szybszy niż jakiś tam wagonik. No, no zdecydowanie, na 100% jest szybszy. Dobra, jeszcze odbijając się tym flakiem, to już w ogóle jesteśmy tam w 2 sekundy. Dobra, lecimy do wioski. Halo, halo, czekajcie, jestem koło latarni. Teraz pytanie, gdzie jest Dave? Czy on tu w ogóle gdzieś jest? Oła, jeny, jak się straszyłem, to kaktus. Tutaj kaktusy wszędzie są pozasadzane. Dave'son to jest fan kaktusów, on je wszędzie zasadza. No i kurczę, ciągle w nie się łapie. Dobra, wchodzimy tutaj do jego domku, bo podejrzewam, że on będzie na chacie swojej. To jest takie moje personalne podejrzenie. Zakaz wstępu. O! Dave'son, kurde, jak się straszyłeś. No przyszedłem z tobą porozmawiać. No przyszedłem z tobą porozmawiać, dlatego jestem pod twoją chatą. Co ty masz w ręce? Łódkę. Byłeś na rybach? No, idę na wyprawę zaraz. Idziesz na wyprawę zaraz, o, ciekawa sytuacja. Do ciotki. Do jakiej ciotki? Do mojej cioci z Niemiec. A co ta twoja ciocia, jakby po co ją odwiedzasz? Bo ona mi zawsze daje taką dobrą czekoladę, wiesz, muszę iść do niej. No dobra, święta rozumiem. Się zbliżają, muszę... Rozumiem, dobra, ale powiedz mi, bo ja przyszedłem porozmawiać, nie masz kasy, to masz chleb. Przyszedłem porozmawiać, możemy gdzieś siąść? No. Gdzie jest jakieś miejsce do siedzenia? Tu jest, tu. Ale to tylko ty możesz siedzieć. Dobra, ja będę udawał, że siedzę. Dobra, Dave'son, powiedz mi, co ty wiesz na temat złotej rękawicy? Jakiej rękawicy? No złotej rękawicy. Ponoć ją masz. Co? Nie mam żadnej rękawicy. Człowieku, ja w życiu nie miałem żadnej rękawicy. Co tu kręcisz? Na pewno? Dlaczego? Oddalam to pytanie. A ja oddalam się razem z tobą. Kurde, nie mogę się... Nie, no, Dave'son, nie ukrywaj. Rękawice złotą. Masz złote rękawice? Nie mam. No jak nie? No nie mam, serio, nie mam. Nie mam żadnej... Nie mam rękawicy. Dobra. Załóżmy, że ci wierzę. Ale to teraz powiedz mi... co ty wiesz na temat... Posłuchaj się. Ja cię wcale nie hamuję. Posłuchaj się. Powiedz mi, co ty wiesz na temat... o co ja się ciebie jeszcze miałem spytać? Czekaj, bo mi umknęło to. O co się ciebie miałem spytać? Zapomniałem. Kurde. O co? Dobra, nieważne. W każdym razie powiedz Usuwa. mi...
Przecież ja cię nie blokuję. Posuwa. Dobra, to wsiądę no. z tobą, pojeździmy i teraz porozmawiamy. Gdzie ty płyniesz? Aha, do tej ciotki. Ale gdzie ta twoja ciotka? No. Gdzie ona mieszka? W Niemczech. Coś tu kręcisz. Ja nigdy nie słyszałem nic o twojej ciotce. Dobra, no nie wiem, czy z tobą porozmawiać ale, o tej rękawicy, stary, ale takiego newsa. Mówisz, no. Nie mieszczę się w Lambo, więc jeżdżę koparką. Wow, to bardzo dobrze, że masz, że tak, prawda, nie wiem co powiedzieć. Dobra, nieważne. Dobra, Davidson, ja prawda, lecę, co? trzymaj się ciepło, do usłyszenia. Cześć, co to masz za mapę? A jaką mapę? W ręce weź widziałem mapę. Weź, już, mapę. Dobra, nara. Cześć. Weź idź stąd. Ej, dobra, on coś ukrywa przede mną, to jest ewidentne, że coś przede mną ukrywa. Czekajcie, ja tu się skąpię. Patrzcie, tam. Dobra, idziemy, udajemy, że już mamy go gdzieś, idziemy. On biegnie za. Dobra, poszedł tam. Jaki on jest szybki? Co jest nie tak? Co? Jaki on daleki skok walnął teraz? Co jest nie tak? Dobra, czekajcie, musimy go pośledzić, więc teraz go śledzimy i zobaczymy, gdzie ten Davidson leci tak dokładnie, bo ja nie wierzę w tą jego ciotkę z Anglii, czy tam z Niemczech, czy gdzie on to tam powiedział. Więc lecimy za nim, bo musimy zobaczyć, gdzie on poleci. O nie, gdzie on jest? No nie gadajcie, że ja go tak szybko zgubiłem. To jest niemożliwe. Żebym ja tak szybko mógł... A co ty tu robisz, kurde? Ale co ty mnie zachodzisz od tyłu, jak ja wracam na swoją wyspę? Aha. Idź stąd. No dobra, no to co, dlaczego mnie zaczepiłeś? O co ci chodzi? No bo, co to bo jest za mapa? Mi śledzisz, pokaż mi tą mapę. Zostaw to. Pokaż mi tą mapę. Nic ci nic nie dam. Nic ale czemu dam. Ty, Davidson, jakiś podejrzany jesteś? Coś ukrywasz przede mną. Słuchaj. Okej. No. Słuchaj. Nie możesz za mną iść. Moja dziecia nie lubi toastów. Dobra, ale moja ja idę do siebie na wyspę. No to, idź. No to cześć. I żebyśmy się więcej nie widzieli. No. Nie mam zamiaru ciebie oglądać. Aha, dobra. Dobra, okej, okay, dobra, Davidson. No dobra, to cześć. Pozdro. Ej, dobra, Davidson jest jakiś podejrzany, bo nigdy się tak nie zachowywał. Szef nigdy się tak do mnie nie odzywał. Więc musimy zlokalizować, gdzie on teraz jest i gdzie on tak dokładnie będzie leciał teraz, bo on coś ukrywa ewidentnie, to jest pewne bardziej niż pewne. Więc musimy go zlokalizować, czekajcie, bo ja nie mam żadnej podki na niewidzialność, niestety nie ogarnąłem sobie, bo nie spodziewałem się, że będę tutaj kogoś musiał śledzić, ale... Gdzie on jest? Dobra, znowu go straciłem, przecież on tu gdzieś był. Gdzie on teraz jest? No dobra, nie wiem. Jakim cudem on tak szybko znika mi z rada... Davidson, co ty tu? Dlaczego ty mnie ciągle zachodzisz? Możesz wreszcie stąd pójść. No ale co tutaj jest takiego ważnego dla ciebie, że ty ciągle tutaj krążysz i musisz... i każesz mi stąd odejść? Zbieram kwiatki. No dobra, no to sobie zbieraj kwiatki, trzymaj się, cześć. Pozdro. Dobra, to jest dziwne, ja nie wiem co się dzieje, że ja tak ciągle na niego trafiam. Znowu go nie widzę. A nie, tam jest, dobra, poszedł do wody, dobra. Ja lecę szybko tam po swoją łódkę, o tutaj jest moja łódeczka. Więc szybko do niej wsiadamy i on tam gdzieś... Dobra, płynie tam, dobra. Jakby co to... Mam nadzieję, że nas nie zauważy. Zatrzymał się. Dobra, płynie dalej. Ej, płynie w stronę mojej wyspy. No nie wiem, co on robi. Czy on chce mnie tak za każdym razem zachodzić? W sensie, że ciągle będzie do mnie podchodził, jak będzie mnie gdzieś widział i mówił mi, że mam stamtąd iść? Nie wiem. Dziwne zachowanie. Ale dobra, on ze świeczką w ogóle leci. Więc świeci się wokół niego u mnie. No ale dobra, płynie gdzieś w tamtą stronę. Ej, w ogóle... Czekajcie. Ej, on płynie w sumie w stronę tej świątyni z kamieniem bólu. Bo w tamtą stronę jest. I czy on teraz... Czekajcie, ja płynę niby na swoją wyspę. Udajemy, że płyniemy na swoją wyspę, ale on faktycznie w tamtą stronę leci. Co jest nie tak? Czy on chce znaleźć kamień bólu? Ej, to nie może być prawda. On tego nie może znaleźć. Czekajcie, bo on rozwalił sobie łódkę, czy mi się wydaje? Nie, znikł mi. Dobra, czekajcie, płyniemy w tamtą stronę. Płyniemy zobaczyć, czy on nie jest przypadkiem w świątyni. Dobra, jest tam gdzieś. Widzę go gdzieś tam w oddali, mi się renderuje. Ale dobra, to jest mega podejrzane. Bo ja nie wiem, co on kombinuje. To jest dziwny fest. Dobra, czekajcie, nie mogę za blisko podpłynąć, bo on znowu stoi w miejscu, ale... Co jest? Czekajcie, ja tu wracam niby z powrotem. Patrzę się za siebie. Znikł. Znowu mi znikł. Dobra, płyniemy w stronę tamtej świątyni, bo... To jest podejrzane, on coś ukrywa ewidentnie. To nikt mi nie wmówi, że się mylę. Dobra, on tam jest chyba tuż pod tą świątynią. Bo to już... O, jest! No znalazł ją! O nie! Mamy problem.
Jeżeli on znajdzie kamień... Dobra, znikł mi znowu. On się tak renderuje jakoś dziwnie. Dobra, jest tam, widzę go, widzę, że jest... Wchodzi do niej. Rozgląda się, ale chyba mnie nie widzi. Chyba mnie nie widzi, dobra. On nie ma chyba takiego render dystansu ustawionego jak ja, więc dlatego mnie nie widzi. Ale coś tam uderza w coś. Ja oblecę to dookoła. Zaparkuję sobie tutaj, przy brzegu, tym drugim, w sensie od boku. No i tu jakoś się dostaniemy tam do środka. Ja muszę dopilować tego, żeby on nigdzie tego kamienia bólu nie wykorzystał, nie tak jak trzeba, bo to by było... O nie, spadłem. Czekajcie, kurde, nie mogę tutaj wyjść. Co jest nie tak? Dobra, tu rozwalamy. I idziemy za nim. Dobra, bo ja nie mogę dopuścić do tego, żeby on zdobył ten kamień. Gdzie on jest? Nie widzę jego niku, on gdzieś się tu pewnie błąka po tym. Mam nadzieję, że go nie spotkam, bo jak go tutaj spotkam, to już będzie fest podejrzane. To już będzie niedobre. Dobra, czekajcie, ja lecę. Nie widzę go nigdzie, dobra. Czy on jest na górze? Dobra, wiemy, gdzie jest kamień bólu. Idziemy w takim razie do kamienia bólu zobaczyć to tam i... Jak się rozglądam teraz panicznie, dobra. Tu? Nie było go tu, bo jest zamurowane. Dobra, chowamy się tu. Chowamy się tutaj w tym zagajniku, że tak to ujmę. I czekamy. Aż sobie albo stąd pójdzie. Słyszę, że coś kopie, chłop. Dobra, to jest podejrzane. To jest bardzo podejrzane. Dobra, gdzie on jest? On gdzieś tam jest chyba. Tak słyszę to kopanie, ale mogę się mylić, kurde. Ja mam nadzieję, że on nie znajdzie tego. Tu jest jakieś przejście w ogóle do góry jeszcze. Przydałoby się zlokalizować, gdzie on jest i co on kopie. Może on tutaj coś ukrywa przed nami, nie wiem. Dobra, czekajcie, ja... Najgorsze jest to, że nie widzę jego niku. Dlaczego nie widzę jego niku? To jest podejrzane też. Myślałem, że powinienem widzieć. Oła. Mam flaki, dobra. Ojej, on tu się gdzieś kopał, bo tu jest drewno. Co? Na dwie kratki on ma taki skok? Dobra, o kurde, on tu gdzieś się kopie. Co on robi? Ej, co on robi? To jest nienormalne. Czym to się rozwala? Co to jest za blok? Dobra, nie wiem, podejrzane to jest. Dobra, wejdźmy tu do góry. Ej, on się gdzieś wkopuje od boku. Co jest? Ej, co on robi? Co on robi tutaj? On się tak przekopuje, niszczy całą tą... Dobra, tu jest na górze. Ale to nie jest chyba to miejsce, gdzie jest ten kamień. Czekajcie, to nie jest to miejsce. Ja mam nadzieję, że on tam nie dotrze w jakiś inny sposób, rozkopując to wszystko. Dobra, on tu gdzieś był. Czy tu jest ten kamień? O nie, tu jest ten kamień! O nie, on znalazł ten kamień! Najgorzej, słuchajcie, mamy... Co? On tu strzela czymś. Czekajcie, ja inaczej to sprawdzę. Idziemy tu, od góry zobaczymy, co on tam robi. Od góry. Tutaj. On coś tam rozwala. Teraz zobaczmy tutaj w ten sposób, uwaga. O nie. Mógł to zobaczyć. Strzela jakimś laserem, jakimś blasterem. Co to jest? Skąd on to ma? On widzi ten kamień, jest z nim. Kurde, dobra, nie, to mamy przewalone. O kurde, strzela tu w tą dziurę. Nie, zostaw mnie! Co ty tu robisz? Zostaw mnie! Dobra, uciekamy! Zatrzymaj się, albo zginiesz! Nie! Masz tą rękawicę, okłamałeś mnie! Dobra, nie umiesz trafić, bo jesteś flakiem. Jo, co ty robisz? Nie strzelaj tym do mnie! Dobra, no całe szczęście da się to omijać. Dobra, nie trafił niczym, ale co to są za strzały? Jak długo to leci? To jeszcze pod wodą leci! To się zatrzymuje! Dobra, słuchajcie... To, co się tutaj dzieje, to jest nienormalna rzecz. Musimy go powstrzymać. Ja on pewnie zdobędzie ten kamień zaraz, jak on już go znalazł. Dobra, nieważne. Musimy go powstrzymać, więc jeżeli chcecie zobaczyć odcinek, w którym... O Boże, ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Dobra, nieważne. Chcecie więcej odcinków tego typu, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, żeby, prawda, pokazać mi, że chcecie. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i rano o godzinie 10 i o godzinie 14 na kanale Szczypson Plus. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa!